Cześć moje kochane, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z moimi dość zbitymi lokami. W sensie, że nie są to luźne loki. I te loki zrobiłam tą oto lokówką. Ja Wam lokóweczka. W ogóle słuchajcie, ja ją kupiłam w Rossmanie, ale po opakowaniu, ponieważ nigdzie nie pisze, jaka jest to firma w ogóle, ale po prostu po tych gwiazdkach i po tym ogólnie opakowaniu ja byłabym ze stwierdzeniem, że jest to lokówka z Superdrug, czyli tej po prostu drogerii w Anglii, a po prostu tutaj Rossmann, że tak powiem, jak gdyby importuje te właśnie lokówki. I powiem Wam tak, no jest, można tak naprawdę wykonać przeróżne loki tą lokówką, jak zresztą każdą inną lokówką, tylko to jest lokówka ceramiczna, która nagrzewa się aż do 200 stopni, czyli na pewno utrzymuje ona bardziej loki niż te zwykłe kiedyś lokówki i dlatego ja ją kupiłam. Są to loki, nie są one tu zmniejszane, a tu większe, ponieważ nie jest ta stożkowa, ta stożkowa daje taki efekt. Ta ma taką klamrę, dlatego przez to można mieć też różny rodzaj tych loków. Ja te włosy nakręcałam po prostu na tą lokówkę, nie przyklapywałam tą klapką i dlatego wyszły one takie. Jeżeli byśmy robiły z tą klapką, te loki wyszłyby bardziej takie jak spirala. Jak spirala? Takie coś jak tornado po prostu, że taki włos owinięty, nie taki po prostu loczek pojedynczy. Co chciałam Wam powiedzieć o tej lokówce. Ja jestem z niej naprawdę zadowolona, naprawdę. Jest ona niedroga, ja ją kupowałam jeszcze w ogóle wtedy w promocji. Jest ona naprawdę niedrogą lokówką. Jest fajna, bo jest kobieca przez to, że jest, no niby to powinien być różowy, ale jest to po prostu fiolet. Tu ma też taki ładny regulator temperatury, tak? Bo tu mamy jedynkę i dwójkę. Nie wiem, jedynka to będzie wtedy, nie wiem, 100 stopni, dwójka 200, ponieważ nagrzewa się to do 200 i tutaj wtedy świeci nam się zielona lampeczka, chwilkę czekamy, naprawdę nie nagrzewa się długo. Ja zawsze po prostu wącham i kiedy czuję już ciepło, wtedy zaczynam kręcić. Też nie trzeba długo trzymać tej lokówki, nie wiem tam, no ja to robię jakoś na wyczucie, dotykam, kiedy może już są one ciepłe i tak dalej. Ma ona też tutaj tą nóżkę, żeby właśnie nie przypalało się jakieś tam miejsce, na którym kładziemy. Zapraszam Was teraz do filmiku instruktażowego. Po prostu do tego, żebyście zobaczyły, jak ja uzyskałam swoje loki i możecie zostać do końca lub przewincie sobie już na koniec, ponieważ będzie moje pierwsze bardzo małe rozdanie, ale serdecznie zapraszam. Bye.
Się moje loki, pokażyłam z tyłu. Taram, taram, taram. Takie fajne loki, wydaje mi się, że na lato w ogóle będą... Dobra, mam nadzieję, że spodobał się Wam mój filmik i w ogóle, że spodobają Wam się te loki i to, jakie właśnie loki daje ta lokówka, że to po prostu ta że będziecie trochę tak jak ja zafascynowane tą lokówką. I też po prostu nie zapomniałam o Was i chciałabym się, jeżeli coś mi się podoba i jestem z tego zadowolona, chciałabym się z Wami tym podzielić. I dlatego mam dla Was do rozdania jedną taką lokówkę. Przepraszam, że jest to tylko jedna, ale na tyle mogłam sobie po prostu pozwolić, żeby rozdać Wam jedną taką lokówkę. Ta lokówka wygląda tak. Tutaj ja tego pudełka nie otwierałam, to jest pudełko dla Was. Tam w środku jest lokówka, mała instrukcja i nic więcej. Tak wygląda ta lokówka. Bardzo fajna, kobieca i tak dalej, i tak dalej. A to jest lokówka dla Was. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowane, to tak. No pierwsza zasada, oczywiście wiadomo, chciałabym, żeby to trafiło tylko i wyłącznie do moich subskrybentek lub subskrybentów. Czyli pierwsza zasada, musicie subskrybować mój kanał. Druga zasada, napiszcie mi komentarz, dlaczego to właśnie Wam powinnam ofiarować, dać tą lokówkę. To już tyle, żegnam się z Wami serdecznie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam samych słonecznych dni, żeby w ogóle była przepiękna pogoda. Sama sobie też tego życzę. Dużo wypoczynku i relaksu.